Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Z tego co widzę, czwarty. Gdzie nas teraz rzuci drzewko umiejętności 5 gwiazdek mam do rozdania, czy jak? Rozmiar szczotki. Ja tego nie rozdawałem ostatnio. Zaraz zobaczmy, gdzie ja jestem. Zasięg wykrywania. Wydaje mi się, że to by było ok. Rzut młotem. W ogóle tego nie kojarzę. Ale i tak już nie wybiorę, bo 5 sztuk wziąłem. Hej, malowanie. Pojemność kieszeni. O, zdecydowanie. Pojemność. Wydajność szufli. To i tak szybko zbierało. Z tego co pamiętam. Tu mamy czas odnowienia. Czas odnowienia, czas trwania. Dobra, weźmy tak. Mapo, co dzisiaj? Dzisiaj będzie... No, nekropolis była. No to mogę a nie w tą stronę idę. Miasto Londyn, proszę bardzo. W końcu przybył ciężki sprzęt. Teraz można prowadzić zaawansowane prace rozbiórkowe. Zostałeś przydzielony do obszarów w pobliżu Katedry Świętego Pawła. Czas na budowę nowych domów mieszkalnych w samym sercu Londynu. Czas na budowę. To czuję, że się cegieł nastawiamy. Czemu głosu nie ma? Lektora. Dobra. No serio? Powinien być głos lektora. Super. Nie wiem, zbugowało się znowu coś? Weźmy ten. Wejdę i wejdę jeszcze raz. O, zresztą. Kurde, nie, no ale. Weźmy restart pojazdu. Zaraz zapiszę, jak zapiszę wejść. Jeszcze raz weźmy miasto Londyn. Czytaj misję, rozpocznij misję. Jeszcze raz. Restart. It shocks me to my core that the oldest parts of London didn't escape heavy damage from raids. I knew London was bombed over and over again, but these old streets seem to belong to the Empire's safe core that war has no access to. In reality, we witness destruction of no lesser severity than in other boroughs. Over the ruins looms the cathedral, miraculously untouched. A few miles south of here, the guns of some German Messerschmitt ended my big brother's life, thanks to the sacrifice of his, as well as of many other pilots, originating not only from the States of Commonwealth, but also from Poland and Czechoslovakia. There is still anything left to be rebuilt here. Ta Anglia to dobry kraj. Walczyli polscy piloci jakby w obronie ich państwa, ale z tego co pamiętam, to oni nam wypożyczali te samoloty i potem po wojnie musieliśmy je, że tak, spłacić. Chyba, że już podczas wojny złoto, które tam wwieźliśmy z Polski, już od razu sobie wzięli zapłatę z góry. Witamy w Londynie. Londyn drastycznie ucierpiał w trakcie nazistowskich nalotów trwających ponad 8 miesięcy. Chyba niemieckich nazistowskich. Blitz nie oszczędził nawet najstarszych cywilnych dzielnic stolicy, zwanych City. Dystrykt wypełniał ogień, dym i ruiny, a nad nimi wyłaniała się sylwetka Katedry Świętego Pawła. Kościół w niebywały sposób uniknął większych zniszczeń. Londyńczycy w stanie ciągłego zagrożenia wykazywali się niebywałym spokojem. Tak zwany Blitz Spirit, który najlepiej opisywał
opisywały słowa sloganu zachowaj spokój i rób swoje. Dobra. Czyli pod Y-kiem nam gra przypomina. Na tym poziomie znajdziesz ikonę samouczków. Dobra. Ikonę samouczków. Najfajniejsze, że zaczynamy z zerowym stanem wszystkiego. Główne cele. Wyciągnij autobus z dziury, zniszcz zbombardowane ruiny, zniszcz miejsce katastrofy. Zniszczyć ruiny. Zadania poboczne. Oczyść fasadę, potnij samolot, wymień rurę, wymień okna. Dodatkowe zadania. Wyczyść ścianę. No dobra. Może zadania poboczne zacznijmy. Zaraz to się rozumiem. Aha. Pokazuje nam. To spoko. To idziemy. Idziemy, panie. Jak się strzelało. Dobra. Młotek w dłoń. Młotek. Lecimy. Serio, takie ładne ten. To trzeba będzie szuflę wziąć. Ale to za moment. O, zbierz cegły. Okej. Okay. Cudowna fizyka, gruz, spoczko jest. To trzeba będzie pewnie z młotkiem, serio? Kurde, nie grałem parę dni, już zapomniałem. Drewno, dobra to. Ganiamy. Serio, taki samolot jest? O, buldożer. Spycha służy do przesuwania ciężkich śmieci. Leżących na płaskich powierzchniach. Podejdź do buldożera, naciśnij A, aby do niego wsiąść. Naciśnij B, aby opuścić pojazd. Ta, śmieję się, a potem zapomnę. A tego się nie da, dobra. Buldożer zaraz będziemy jechać. To chyba tą rurę mieliśmy naprawić. Może, o, znajdźka jakaś. Zabierz. Przeczytajmy. Bilet na omnibus. Zobacz szczegóły. Kurde. Powiększenie. Okej. Okay. Nie chcesz powiększenia. Odpady papierowe to surowce wojenne, które należy oddać krajowi. Ważne śmieci ratują życie tak samo jak papier. Okej. Okay. Mieliśmy latarkę. Czy nie mieliśmy latarki? Nie kojarzę. Nie, no może nie mieliśmy latarki, dobra. Palnik, który nie wytwarzał dźwięków ostatnio. Znowu nie wytwarza. Aczkolwiek zdawało mi się, że przez moment było kiedyś słychać ten palnik w tamtym odcinku. Nie, wydaje mi się, że ta gra jest troszeczkę niedopracowana. Troszeczkę. Serio. Jak to się rozszerzało? Zmienię rozstaw klucza. Dobra. Granic Stefana. Sukces. Okej. Okay. Zadanie ukończono. Wymieniliśmy rurę. Oto mamy popalnikować. Tak? Czym się wydaje? To tutaj mam ciąć? Jak to idzie? Ta. Dobra, zasadniczo teoretycznie jak już tu szedłem, to palnikuj, Stefan. Czy się mylę? Bo coś ten... Chyba, że to trzeba najpierw... wyciągnąć dźwigiem, dokładnie. Ty, fajne to jest. Można będzie ten, ale... przyczepili to normalnie. Aż ten, no dobra. Ten pociąg, samolot tu widzę, też ma kółeczko do wyciągnięcia. Grubo. Tyle. Wpyta to trochę mnie co prawda śmieszy, ale...
A to pewnie się da podczepić i ten. Będziemy burzyć coś tą kulą. Nie no, muszę powiedzieć, że szacun dla programistów, że aż tak się bawią w to. Myślałem, że będzie zwykłe rozwalanie cegieł. Proszę bardzo, to normalnie bulldozerem będziemy to wbijać, a za chwilkę pozbieram tylko. W sumie, czy jakbym wziął łopatę, to bym to zbierał też? Kurde, tysiące rzeczy na raz chcę robić. Wyciągnijmy łopatę. Chciałem ten autobus, tym autobusem się zająć. Ale co chwilę coś ten uciąga naszą uwagę. No serio. Gdzie to się skodowało? Rzeczy? Gdzieś widziałem, kurde. Tutaj. Może weźmy te surowce na razie. I tak jestem nastawiony na zbieractwo. Tu się da wejść? Okej. Siema, Stefan. Co to? Wygląda jakby ten. Z innej gry w ogóle był zrobiony. Kichnij ze średniowiecza. No serio? Właśnie. Może tutaj ten. Jakiś plakacik będzie, cokolwiek. Bo tutaj te głupie znajdźki trzeba znaleźć. Ej. Trzyma je na z opaty na to wziąłem. I tutaj też się da wejść? Ciekawe. O! No dobra. Palnikuj, Stefan. Normalnie? Nie, ale obiecuję, zaraz wrócę do tego autobusu. Tylko ten się ogarnę. Tyle tu tych rzeczy, że nie wiadomo za co się złapać. Dobra, łopatka. O, proszę bardzo. I mam od razu znajdźkę. Instrukcje bezpieczeństwa. Włącz powiększenie. Włącz szczegóły. Bo po angielsku to ja nie. Odpowiedź Ministerstwa Informacji. Kiedy słyszę broń, eksplozję lub ostrzeżenia o nalocie, co mam zrobić? Zachowuję zimną krew i kryję się i się chowam. Zbieram moją rodzinę z maskami gazowymi. Może zabieram? Nie, zbieram. I po cichu udajemy się do naszego wyznaczonego schronu. Dobra, zbieram. Ale zimne słownictwo. Podziemna stacja metra w drodze do katedry Świętego Pawła. Co nie robić? Nie próbuję się podkradać. Nie śpieszę się, by zaalarmować ludzi. Rozumiem, żeby się nie skradać, bo zostaniemy uznani za tego. Za Niemca i nam krzywdę zrobią. To tak niewykluczone, że będziemy jakąś stację ten metra zwiedzać może? Też. Dobra, młotek w dłoń. Kurde, nie chcę się łopatę wyciągać. Powinno być jakiś łatwiejszy dostęp do tych rzeczy, bo ciągle z tego koła menu wybieranie jest strasznie jakby upierdliwe, powiem szczerze. Znaczy zawsze mówię szczerze, no. To jest takie głupie powiedzenie. Mówię szczerze, no. Mówiąc szczerze, no. Czemu miałbym kłamać? Dobra, idę tutaj. Jaki piękny ten. Ej, co tutaj? Trzeba pewnie młotkiem. No dobra, już zbiorę. Jak już wyciągnąłem szuflę. Widzę, że surowców nam nie zabraknie. Tak mi się wydaje.
prostu nie mogę tego zebrać, gdyż ponieważ... Kurde, to 1000 uliczek jest. I dodam towares, bo jestem pełny. Dobrze, że te wózki są... Te się nie przepełniają. Dopiero by było. Jakby się przepełniły. Zbieram. O, to nie jest naśka jakaś? To mi wygląda na jojo chyba. Jojo. Deski w oknach. Dobra, młotkiem. Dobra, wal Stefana. A więcej rozwalam jak odbudowywuję na razie, ale... Kurde, takie piękne meble. Aha, zbierz. Nie, najbardziej tu mi się te kopce tych cegieł podoba. Podchodzę i ten z młota. To, no w sumie nie wiem, czy miałbym to rozwalać innym, ale dziwnie to wygląda. Dobra, łopata. 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 O. Myślę, że jeszcze młotek się przyda. Ale tego drewna mamy tu. Już jestem pełen podziwu chyba. Pełen podziwu. Dobra, i co? Znowu muszę iść opróżnić drewienka. To trochę takie ten... Słabiejsze to jest, moim zdaniem. To sobie było, jakby te wózki były, nie wiem, na drugim końcu mapy. Bym się tylko nabiegał. Niepotrzebnie, moim zdaniem. Okej, młot. Bez młota to nie robota, tak? Jakoś tak było. Dobra. Tutaj też pewnie młotek. Kurde, no. To jest ewidentnie jakby do zebrania. Zniszcz. Okej. O, to się odbudowywuje takie okno. Dobra. Na szczęście drewna powinniśmy mieć pod dostatkiem. Się wkurzę, jak będę musiał iść do składu, bo odniosę wszystko. Kole się, ty chodzisz po tym drewnie. Ciekawe, czy tam na górę nie trzeba będzie wejść. Tą flagę na przykład coś zrobić. Tak, coś tam jest. Pewnie po rusztowaniu. Coś jeszcze? Dobra, zbierajmy. Drewno. Przyda się do budowania okien. Dobra. Drewno w łapkę. Pykuś. Po 10 sztuk. Ciekawe, skąd bierzemy te szyby na przykład. No okej, okay, no jesteśmy, że tak powiem. Trzeba to umownie wszystko brać. Dobra, tak czy siak muszę rusztowanie tu wziąć na 100%. Idziemy zatem, póki pamiętam, no. Na serio 1000 rzeczy na raz chcę zrobić, ale no to na pewno pierwszej kolejności, bo zapomnę o tym. Potem będę płakał, że nie mam tego. Znajdzie K. Co ja to chciałem? Stwórz. Trzeba mieć, rozumiem, metal. Przedłużenie rusztowania, czyli takie pięterka. Podstawowe rusztowanie. Przedłużenie. Okej. Czyli dosyć wysoko będziemy budować, okej.
sumie tutaj aż tak wysoko chyba nie trzeba. Pewnie zaraz weźmy tak. I styknąć powinno. Zakładam, że da się wejść po tej drabinie. Okej. I co ja tu miałem zrobić? O, to notatka, dobra. Wiedziałem, że będzie tutaj znajdź. Instrukcje bezpieczeństwa. Odpowiedź ministerstwa, kiedy... O nie. To pamiętnik Williama, przepraszam. Zacząłem myśleć, że moja ucieczka do Londynu okaże się całkowicie daremna, ale w końcu udało mi się zdobyć fałszywą legitymację wojskową z odpowiednim wiekiem. Drogo mnie to kosztowało, ale wciąż miałem dużą kwotę pieniędzy, które dał mi ojciec, gdy wysłał mnie na wieś. Przywiozę Karolinie, chyba bukiet dzwonków, podobno moja mama je uwielbia. Tak rozumiem, jakby on przywiózł bukiet dzwonków Karolinie, ale czemu jego mama uwielbia? Nie wiem, coś, ja tu nie rozumiem tego. Zakładam, że tutaj już chyba nic nie mam do roboty. Czy okna mam umyć? Nie wiem. Nie no, po co tu miałbym okna myć? To jest Stefan. Nie ma tu nic. Dobra. Zabierz i lecimy stąd. Zakładam, że tu już nic więcej do roboty nie ma. Lecimy ten autobus wyciągnąć. Chcę go pociąć. I zobaczyć w ogóle, jak się tym jeździ. Dźwig. Podejdź do dźwigu, naciśnij A, B, żeby ten, dobra. Jedziemy. Powiedzmy, że tak sobie się kieruje, ale... I... Lewo, prawo. Do przodu, do tyłu. Aha, dobra. Ej. A jaki mam ten hak zahaczyć? Czy on jakoś sam zahaczy? Ty, ale... No nie mów mi, że... Czy ten hak... Muszę sam wyjść i na przykład zahaczyć. Serio? Czy jak? Jaki ten? No złap hak. Coś tutaj nie kumam tego za bardzo. Może za blisko podjechałem? Fizyka haka w moim odczuciu trochę jest dziwna. No ale nie mogę tego zahaczyć tutaj. Złap hak. Jak to łapie ten hak, to bez sensu jest. Ej, ty no, nie mówcie, że to trzeba na serio jakoś tak się w tym bawić dokładnie. No czemu nie złapał tego haku? Dobra, chyba czas. Przydałbym się teraz samouczek, którego olałem przed chwilą, ale... No nie da się ten... Aha! Kumam. Podświetla mi się. Tak? Dobra. Rozumiem. Ale na serio już myślałem, że... Żeby to musiał co do milimetra się ustawiać. Ale, że tak powiem, fizyka tego jest taka se.
ale dobra. Przynajmniej jakaś zabawa większa. Dobra, złap hak. Dobra. Tnijmy zatem. Rozumiem, że to mamy ciąć. Szkoda, że tego palnika nie słychać. Nie wiem. Czy to kwestia... Nie no. Nie może być wina mojej konsoli, no bez przesady. Może jakaś łatka jest potrzebna. Ale podoba mi się ta kółeczka. Na serio. Już większe nie mogło być. Kurde, ale... Chętnie bym ponarzekał, że słyszę za głośno syczenie tego palnika, ale... ale nie słyszę w ogóle. Pewnie tak by było źle i tak by było źle. Dobra. Za krótko trzymałem ten palnik? Serio? Dobra. To chyba zaraz trzeba będzie ten... Rusztowanie stawiać. A może nie. Tych, no, złomu. Dobra, i teraz zapewne łopatą pozbieramy. No i gitarka. Taczka? Może transportować duże ilości surowców na taczce. No, widzę, że pomyśleni. Tylko jak to mam przełożyć? Nie wiem, dobra. Wrzuć surowce, wrzuć. Surowce. Dobra. A tutaj nic. Zaraz, rurę naprawiliśmy, nie? Czy mi się wydaje? Zobaczmy zatem, jak się tym jeździ. Nie da się jakoś kamery zmienić? Soreczki. Nie czuć w ogóle ciężaru tej bryki. Po prostu kartonem. Ja wiem, że to gra nie jest jakby o tym, ale no mogliby zrobić jakiś ciężar tej maszyny. Jadę jakbym zabawką jechał. Zakładam, że zasypujemy tą dziurę. Jakoś. Umownie. Dobra. Chyba bym w dźwig wjechał. Dobra. Zadanie wykończone. Wypełnij dziurę. Tutaj chyba też było ten, że mogliśmy ten murek chyba tym zniszczyć, tak? Dokładnie. To nie jest takie chyba dosyć bezpieczne, jak to na głowę mu spada. Chyba, że lubię błąd i powinienem dźwigiem sobie podczepić to i rozwalić te ściany. A może to i to będę musiał zrobić? A ciekawe, czy jakbym podjechał, to mógłbym ten gruz tutaj rozwalić? Też, dobra. O, jakieś przejście będzie. To w ogóle całe się roz tego wywołuje. No serio, to mi się normalnie na głowę mi nie spadło. Super. Dobra. Wyjeżdżamy super maszyną. Ale wydaje mi się, że powinienem tego poużywać. Chyba, że tego będziemy używać na ten budynek. Nie mam pojęcia. Dobra, weźmy łopatę w dłoń. Zobaczmy, co tu mamy. Zaraz się oczywiście przepełnimy. Zastanawiam się, czy by tej, w takim wypadku, nie wziąć tej taczki ze sobą. Oj, co
Co to było? Poleciałem w powietrze. Superman. Przesuwam ten. Tego się nie da młotkiem na przykład. O, da się. Fajnie. Niezła fizyka jest, powiem tak. Dobra, no ale to tak jak mówię. Fizyka fizyką. Już tak nie bądźmy tacy tam. Super dokładni, no ale tak czy siak trochę śmieszy. To poważny temat. Odbudowujemy po niemieckiej inwazji. No, Londyn. Tutaj takie kwiatki. A jednak, czyli to będziemy tą ścianę to burzyć, pewnie tą kulą. Znają życie. Dobra, pozbierajmy co możemy, żeby mi się tu nie pamiętało. Chyba, że spróbuję tu buldożerem przyjechać. Może nie będzie tak źle. Aj, co ta szufla nie robi normalnie. Pykuś, pykuś. Ławki są ten. Tutaj worki. Okej, worków już nie wezmę. Dobra, bardziej mnie ciekawi, jakie mam to na tą taczkę rzucić. Jakbym chciał na przykład. Bo jest taczka. Jak to mam rzucić? Użyj. Aha, i to się dzieje jak bryką. Ale jak używa się taczki? No mam taczkę. Użyj. Aha. Dobra. Kumam. Czyli zasadniczo tak jakbyśmy tam składowali na... tam do tego, no. Do tych kontenerów. Metal. Wszystko już dałem, dobra. Tutaj młoteczek. W dłoń. Mam nadzieję, że drzewa to nie musimy usuwać. Szkoda by było. Dobra, zbierajmy dalej, żeby sobie oczyścić ogólnie. Dostęp. Znowu jakaś wizja będzie. To zobaczmy, odpalmy. A, jeszcze to weźmy. Cóż nam się tu pokaże ciekawego? Pokazuj, Stefan. Jakieś naloty będą? Okej. Okay. Co Niemcy? Okej. Okay. Nie wiem. Mi tu brakuje jakiejś muzyki na przykład w tym momencie. Nie. Ta gra nie jest czasem wykastrowana? Nie kumam tego. Kula. Normalnie jak w tym. Build and Demolish. W tej gierce. A, ale to za chwilkę. Młotek. Pykuś. Na razie pozbierajmy, tak. Serio? Ja takie kamienie tu pozostawiałem? Jak tak można? Serio? Ten słup też? Tak po prostu zebrałem? No dobra. Parę desek. Będziemy odbudowywać, ale to chyba nie w tym odcinku. W tym odcinku zajmijmy się zbieraniem rzeczy. Znaczy tych śmietków. I burzeniem, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy jak tą kulą się obsługuje. Czyli zapewne musimy tutaj do tej maszyny podejść. Czy tu się kolej zapełniłeś? Serio już? Taczkę zapełniłem, dobra. Siadaj. My jedziemy. Zakładam, że tu musimy się jakoś podczepić. Chwilowo nie wiem jak. Zobaczmy. Tak. Czy
Trzeba by się zobaczyć, jak to wygląda. Mamy hak. Ale... O, dobra. Kurde, nie ten przycisk. Dobra. Kula podczepiona. Elegancko. Podciągaj. I my mamy ten bok chyba tutaj roztegować. Zakładam, że opuśćmy troszeczkę. I proszę państwa, co to będzie? Nic nie będzie. Coś chyba odwaliłem. Teraz lewo i bum. Coś to bum nie idzie. Co ja źle robię teraz? Chyba, że może weźmy jakoś tak. Ty no. Serio? Przecież tak się rozbujałem i nic? Kolego. Proszę mi nie robić tutaj. Coś mi tu nie gra, powiem szczerze. Coś. Przecież to powinno już się zburzyć. Chyba, że ja nie to miejsce uderzam. Aha, tego się nie burzy, tylko się myje. Nie było sprawy, przepraszam. To się wytnie. Dobra. Skąd miałem wiedzieć, że to trzeba ten? Myślałem, że to się trzeba zburzyć. Wiecie, co jest najgorsze, że będę musiał ten... Użyć rusztowania zatem do tego. Superowo. Dla mnie bomba. Dla budynku też była bomba chyba, bo go smoliło. Ale tak czy siak trzeba będzie ten rusztowanie postawić. Tak czuję. Ja się nie dostanę tam na samą górę. Ale rusztowanie mamy w kieszeni, więc nie ma problemu. Zaraz je rozstawię. Okej. To akurat jest trochę dziwne. Rozumiem, jakbyśmy mieli jakieś tam okna wyczyścić czy coś, ale... Serio? Ściany? Szczotką? To dziwne. Jak dla mnie. Dobra. Jeszcze ten kawałek. Mojej podłogi wymyjemy. Okej. No ale podobało mi się, że... nie no, na serio myślałem, że to się ten... Trzeba wyburzyć tym czymś, tą kulą. Ale fizyka tej kuli jest... Też jest dobra. Ajajaj, tutaj rozumiem, że będziemy stawiać super ekstra wysokie rusztowanie. Zobaczmy zatem. Okej. To może da się w jakieś ten dziwne miejsca dostać na przykład teraz. Może. Czemu nawet muzyka nie gra, nic nie gra. No. No serio. Musiałbym zobaczyć, jak ta wersja na PC-cie wygląda. Czy też tak jest? Czy to po prostu babola wypuścili? No lecz chociażby sądząc po tym, jak to się mówi, palniku na przykład, to widać, że coś jest nie tak z dźwiękiem.
że coś jest nie tak. No. Dużo jeszcze tego czyszczenia. Bo ja zaraz, jak się poskakiwało, tak, dobra. To tą ścianę mi łapie, tak? Do czyszczenia, a nie narożnik. Nie no, narożnik też powinien mi łapać. Kurde. Dawaj. Niebezpieczna praca na wysokościach, to chciałem powiedzieć. No i się wyczyściło, dobra. No daj, daj. Nie bądź taki, gro taka dokładna. A chyba jest dokładna. A jak się tam mam dostać? Może po prostu ten. Skoczę tutaj. Dobra. Proszę bardzo. Mówcie mi Spider-Man. No dajesz, Stefan. Chciałbym jeszcze ten samolot rozebrać dzisiaj. Wyciągnąć go. I myślę, że będzie fajnie. Dobra. Skakujemy z powrotem. To się powinno zaraz oczyścić, dobra. Serio już? A to? Przecież to jeszcze cała ściana została do czyszczenia. Dobra. Już czysta jest, tak? Dobrze, że można to rusztowanie zbierać, jak na nim stoimy. Czyli w tej okolicy tu będziemy pewnie odbudowywać, ale tak jak mówię, w przyszłym odcinku to zrobimy. Zasadniczo, teoretycznie, teraz co my tu mamy? Czy tym samolotem można by się teraz zająć, czy muszę go koniecznie wyciągnąć stąd? Zobaczmy. Chyba nie. Okej. To też jest dobre. Stoimy na skrzydle, czy tam na ogonie, który odcinamy. Normalnie tak jakbyśmy pocinali własną gałąź, na której stoimy. Zła pozycja cięcia. Aha, może jednak gra jest, nie pozwala na takie głupotki, że stojąc na skrzydle tniemy to. Może. Zła pozycja cięcia. To jaka jest dobra pozycja na cięcie? Taka. To chyba jednak trzeba, mi się wydaje, wyciągnąć. Chyba, że tu weźmiemy, spróbujmy. Nie, nie pozwala nam chyba. Dobra. Idziemy zatem pociągnąć samolot dźwigiem. Łopata w dłoń. Jak już tu jestem. Bo czemu nie? Cegłę. I zbieramy cegłę. I oddajemy cegłę. Młot. Dobra. O, jeszcze cegłóweczka została. Wsiadamy zatem do tego cuda. Tylko jak tu odczepić to cudo, to nie trzeba wysiąść.
Dobra, hak zabraliśmy. Okej. Okay. Chyba, żeby ten hak podczepić, trzeba będzie ten samolot wejść. Ktoś tak czuje. Najgorzej, że... Chyba starczy, dobra. Ciągle mi się przycisk myli. Dobra. Do góry i wyciągamy. Chama. Myślę, że on by się sam rozpadł w tym momencie. No dajesz, ściągnij go. Zaraz poleci sam. Dobra. Okej. Odczepmy hak. Zapewnesz. No i zakładam, że teraz możemy już go palnikować swobodnie. Zobaczmy. Te. Chyba. Nadal zła pozycja cięcia? Co ty, koleś, gadasz? O. Dobra. Odnijmy ogonek. Taki pustawy w środku. Okej. Za pozycja cięcia. Może do środka wejdę. Chyba, że najpierw ten. Trzeba skrzydło ciąć. Kurde, ale... Jeśli te skrzydło tnie... Godzina. I co, jest okej? Czy przerywa w połowie? Zaraz się przekonamy, czy polecę ze skrzydłem, czy nie. A, jeszcze tutaj, dobra. Dobra. A, i to jeszcze zostało, kurde. Fajna by była taka gierka, jakbyśmy ten... Kurde, mogliby wziąć licencję z Gwiezdnych Wojen. I byśmy ten Star Destroyer na przykład ten tak rozmontowywali. Mogłoby być ciekawy ten, ciekawa gra. Co nam tu jeszcze zostało tu w środku, coś jest. A nie, dobra, to o, ciekawe, czy możemy tak po prostu. Będzie git. I mi na głowę spadnie. Nie wiem, na serio. Nie podoba mi się, że nie ma jakichś większych dźwięków. Nic nie ma po prostu. Coś jakby tutaj nie pykło z tym dźwiękiem. I co? Muszę rotowanie postawić, żeby tu wejść? Czy jak? No chyba ta. A nie. Potnijmy może. Tutaj. Ja to i tak muszę na górę chyba wejść. Trochę chyba... Jak będę ciął następny, to inaczej to zrobię. Że można rusztowanie stawiać gdzie się chce. T.
Ciekawe, czy palnik da się ten ulepszać, żeby trochę bardziej ciął. Dobra. Zabieraj rusztowanko. 50 minuta. Dobra, powoli będziemy kończyć. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Może ktoś tylko słucha, a nie ogląda. Różnie może być. Ja na przykład jak jadę metrem, to częściej słucham niż patrzę. Dobra. To może jeszcze byśmy tą ulicę tak dosprzątali, że tak powiem. Młotek, dłoń. W sumie, no, sporawy teren, jakby nie patrzeć. To też? No to cegłami nas obdarowują faktycznie. Będzie dużo budowania. Przypuszczam, że jakbym tutaj tym spychaczem wjechał, to nie musiałbym się walić w takie jeszcze cegły. O, radio. Użyj. No i? Będzie muzyka grała? Znowu jakby nie ma głosu lektora. To mnie upewnia, że coś jest zrypane z dźwiękiem w tej grze. Serio? Dało się młotem rozwalić? No dobra. Nie da się wejść. Tutaj to spychaczem trzeba wjechać. Może jeszcze to zrobię. I pozbieramy wszystkie rzeczy. Wrzucę to do tych wagoników i będzie koniec. To raczej chyba nie trzeba kulą jechać, tylko wystarczy właśnie tak wjechać i będzie git. Siła spychacza. Aha. Szkoda trochę. No na serio, tak szkoda, że to kartonowe takie. Mimo wszystko. Co to się dzieje? Dobra, to parkujmy tutaj. Wysiadka, szufla w dłoń. Idziemy to pozbierać. Aha, to samo jakby chyba nam pozbierało. Okej, to fajnie. To dobrze, to dobrze. Tego nie damy rady. To powinniśmy chyba jeszcze dać radę. Szkoda, że jakieś znajdźki nie znalazłem. A to czemu nie możemy tego? Może te drzewo trzeba będzie odbudować? Zasadzić na nowo, kurde, odbudować. No, de facto odbudować. No. Dobra, oddajmy, co możemy. Pozbierajmy resztę.
mało miejsc. Super. O, coś tutaj jest. Pewnie trzeba najpierw umyć, tak? Ukończ inne akcje. Dobra, zbierz. Plakat propagandowy. Oszczędzaj odpady kuchenne, aby nakarmić się świnie. Dziękuję. Trzymuj je suche, bez szkła, metalu, kości, papieru i tym podobne. Karmi się nimi również. Również. Kurde, ale na serio? W polskiej gierce, robione przez Polaków, błędy w polskich słowach. Na serio? Na serio? Tak mogę powtarzać. Czy ktoś to tetował? Jak to energik mówił. Dobra, tak czy siak. Zbuduj nowy dom. Zbuduj obiekt publiczny. Oświetlenie trzeba będzie na ulicy porobić. Okej. No to w następnym odcinku weźmiemy się za budowanie. A tymczasem jest jakiś safe? Jest. Dobra. Mam nadzieję, że do czasu kolejnego odcinka twórcy tej gry naprawią jakieś błędy i przywrócą muzykę tak jak mamy w menu teraz, bo moim zdaniem połowa dźwięków nas omija. Takie moje skromne zdanie. No nic, nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny na 100% zapraszam za tydzień, ale postaram się może w sobotę, w niedzielę zrobić jakąś obrzutkę jeszcze z tej gry. Wszystko zależy, jak mi czas pozwoli po prostu. Ale na 100% w kolejną środę o 18 będzie kolejny odcinek. Zatem dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej!